Oto gra Boso przez świat. Nie ma hały. To jest plansza. To są instrukcje. Proszę zobaczyć, ile tego tutaj jest. To są karty do gry. I to ile paczek. Kochany, jak w kasynie. Tutaj są pieniądze. Planszę Państwu pokażę. To nie służy do gry. To jest tak zwana dupka, jak mówiła babcia Cejrowska. Gra się natomiast po tej stronie. Tak, można mazać. Sprzątamy na końcu gry do czysta. Tam jest Boże Narodzenie. Tam z kolei Wielkanoc. Tutaj urodziny. Tam imieniny. Proszę sobie w związku z tym pozaznaczać wszystkie daty i z każdej okazji przez najbliższy rok kupować komuś grę Boso przez świat. Premier Morawiecki, który wcześniej mówił za każdym razem o bezwarunkowej, bezwzględnej pomocy, nagle mówi o oligarchach ukraińskich i o tym, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby wpuszczać zboża i dawać zarobić ukraińskim oligarchom. PiS rozdawał onuce ruskie, czyli mieli całą walizkę i rozdali Lisickiemu, rozdali, ja dostałem 4 od PiSu i takie używane, dobrze? Natomiast w tej chwili PiS sam sobie zarzuca te onuce. Powinien pan założyć teraz. To jest sekta, działa emocjonalnie. Oni nie chodzą po rozum do głowy, bo mają w głowie co innego, paździerze mają. Żeby mieli rozum, to by nie robili tych rzeczy już na początku. No i dlatego ciągle mówię wszyscy wolni. I to wszyscy się coraz większe robi, bo tam coraz więcej do sekty należy. Dzisiaj wpadła władza w moje ręce, to bym nie wziął, no ale... O Boże, o aż się boję myśleć. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Ja siedzę w Warszawie, ja, czyli Paweł Lisicki, a Wojciech Cejrowski w jakimś dziwnym miejscu. Tak jakoś tak... Nie mogę się przyzwyczaić do tego, co widzę, co widziałem, bo to jakaś taka... Zupełnie inaczej niż poprzednio Pan występował. No w zasadzie wygląda jak w areszcie. Jestem w trasie i szukam sobie nowych miejsc, nowych planów, nowych inwestycji, a może jakie rancho kupię albo gdzieś Boso nagram. Natomiast to wnętrze przypomina jako żywo areszty, a byłem w aresztach w Ameryce. No byłem nawet w ciężkim więzieniu jako gość zwiedzający, natomiast w aresztach to już osobiście za różne moje chocki, klocki. I tak tam wygląda, czyli dosyć surowo. Natomiast to, co teraz Państwo oglądają, to jest nowa odmiana hoteli amerykańskich. Kiedyś jak człowiek z Europy wyjechał do Ameryki, to miał takie poczucie, że tu jest wszystko takie śliczne i zadbane i obrazki na ścianie są normalne, w ładnej ramce. Już samą ramkę człowiek chciał importować sobie do Polski. Obrazek był śliczny, wszystko było symetryczne, harmonijne i takie trochę w starym stylu amerykańskim. Jak Państwo włączą filmy jeszcze z 80-tych lat i coś się dzieje w hotelu, to jest ładnie przyozdobione. Taki klasyczny amerykański styl, pomimo że przedmioty mogą być nowoczesne, to mają taki fajny rytm. Miały, a teraz wchodzi pokolenie Z albo jakie inne obrzydliwe do korporacji. Na te wyższe stołki. Obrzydliwe, jeśli chodzi o estetykę, którą oni czytają i lubią. Nie chciałem nadawać dzisiaj z mojego pokoju hotelowego, ale to, co tam jest, to już nawet nie jest architektura i wnętrzarstwo inspirowane Holokaustem, tylko jeszcze gorzej. Tam jest taka narzucająca się brzydota. Przykład ale pierwszy... widzę, przepraszam, no, to... ale widzę, że jakiś kwiat przynajmniej, no powiedzmy coś w rodzaju kwiata za panem tam. Przyciągnąłem z korytarza, żeby trochę przysłonić tego wnętrza. Kwiat się ostał i jeszcze nawet jest prawdziwy, macałem go, a nie z plastiku. Natomiast łóżko stoi niesymetrycznie. Zawsze w Ameryce w pokoju była klasyka, czyli stało łóżko. Na lewo i prawo od łóżka były szafki nocne i lampeczki. Wszystko było ładnie symetrycznie. Wchodził człowiek do pokoju, pokój był generyczny, możesz go zasiedlić, jest taki ogólnie dla każdego. Teraz nie jest dla każdego. Rządzi i Ameryką będzie rządziła za chwilę, światem, w Polsce już też rządzi. Takie pokolenie, które chce odmienić to, co lubili rodzice, tę harmonię od Boga pochodzącą, w kierunku takiego zgrzytającego, brzydkiego świata. Wszystko im się trzęsie na tych komórach, wszystko przewijają na szybko, nic nie jest symetryczne, nic nie jest ładne. Łóżko nie stoi po środku, tylko jest odcentrowane w lewo trochę.
W związku z tym, jak człowiek patrzy, to już jest lekko zdenerwowany, bo się za dużo dzieje. Hmm. Harmonia też powoduje uspokojenie i jak nawrzucasz tam swoich przedmiotów człowieku, to nadal masz wrażenie, że jest dosyć spokojnie, tylko ty troszeczkę na wierzchu fotelu nabałaganiłeś. Natomiast jak ja wchodzę do pokoju i na dzień dobry, łóżko jest przesunięte wyraźnie, w lewo nie stoi na środku ściany i nie ma powodów architektonicznych w tym pokoju, ono wcześniej, ja tu mieszkałem w tym samym hotelu kiedyś, stało na środku, przed remontem. Obrazy na ścianie są dwa niepasujące do siebie, zestawione są rama w ramę ze sobą, żadnego odstępu. Jedna rama jest brązowa, drewniana, druga jest czarna. Nie pasują ani stylem, ani niczym poza brzydotą do siebie. I tak cała reszta w tym hotelu. Lampa nie pasuje do... Nic nie pasuje do niczego. Najpiękniejszym pokojem jest ten, który pan Lisicki teraz sobie ogląda razem z państwem. To jest taki łysy pokój konferencyjny, wyglądający trochę jak areszt, gdzie jeszcze wszystko jest w miarę harmonijnie, stoliki poustawiali, zwykłe krzesła i mogę to zasiedlić jakimś... Więc to jest najładniejszy pokój w całym hotelu, to jest ten obrzydliwy, który państwo oglądają. No dobrze, nie chciałbym, żebyśmy cały nasz program poświęcili wystrojowi hoteli amerykańskich, a tego w szczególności, ale jeszcze jedno pytanie tylko zadam, a w jakim to jest mieście? O, to może... A ja nie wiem, tak. Bo ja tak jadę na pałę trochę, po prostu jadę albo na zachód, albo na wschód. To jakaś wielka tajemnica? To jest jakaś wielka tajemnica? Nie. To miasto? Nie, ale to jest jakieś takie małe miasto, że nazwy nie zapamiętałem. A to między czym a czym jest w takim razie? O. To jest między Arizoną a Florydą. No Boże! No dobra, to nie będę dalej dopytywał, skoro miasto jest aż tak ukryte. Przechodzimy do spraw nie, których... Ten wstęp był ważny, bo cały świat będzie się zmieniał w tej chwili w taką obrzydliwą stronę, to szataństwo jakieś. Oni do kościoła nie chodzi, to młode pokolenie. Harmonii nie rozumie. Nie przyzwyczaja się do ołtarzy i do orszaków, tylko nabałaganione musi być. Nie, to zgoda, ale co do tej zmiany tego świata i przejęcia władzy przez młodych, to jak patrzę na polską kampanię polityczną do Sejmu, to jednak mam pewne wątpliwości, bo no, lata mijają, a cały czas jest tylko Tusk i Kaczyński, Kaczyński i Tusk. Więc no, właściwie ci młodzi gdzieś tam chcą się wydrzeć. Szkoda, że pan te nazwiska wymienił, bo chciałem się wcześniej wtrącić, powiedzieć, co pan widzi. Ciągle stare mordy. No. To młode pokolenie nie wchodzi, ale jak już pan nazwiska powiedział konkretne, to nie mogę powiedzieć wciąż te stare mordy, bo ktoś pomyśli, że ja tak o Tusku czy o Kaczyńskim, a ja generycznie o tym pokoleniu mówię. No dobra, ale to zostawmy to pokolenie i pokolenia. Jedna rzecz dotycząca właśnie tego, jak wygląda kampania w Polsce, bo ja mam takie wrażenie, że my bardzo rzadko rozmawiamy o polskiej polityce wewnętrznej, bo ona w gruncie rzeczy tak na takim poziomie, kto kogo tam pokona, kto komu bardziej dopiecze, kto z kogo zrobi większego agenta, to ona niestety jest no, bardzo przewidywalna i banalna. Ale są dwie rzeczy, właściwie jedna rzecz, która mnie uderzyła w ostatnim okresie, czyli taka całkowita zmiana miejsca. Nie wiem, czy pan też to z Ameryki obserwuje, czy pan ma w ogóle czas obserwować to, podróżując między Arizoną a Florydą, ale może te dwie rzeczy też pan dostrzegł. Pierwsza, to my żeśmy o tym w paru programach mówiliśmy o tym, że Polska całkowicie, jakby to powiedzieć, bez żadnej refleksji zaangażowała się w totalne poparcie dla Ukrainy, bezwarunkowe, bezwzględne, bez zastanowienia się nad konsekwencjami. No i teraz była ta wielka miłość, taka miłość, że prezydent Duda, jak widział prezydenta Zełenskiego, to się sobie rzucali w ramiona, obściskiwali, przytulali. Jak było spotkanie z premierem Morawieckim, było klepanie po plecach, dodawanie rączek, buziaczki, uśmieszki. Wspaniale, Polska jest tylko, całe wszystko oddaje, co tylko może Ukrainie. A dodam jeszcze coś. Otóż oni się inspirują pewnymi zjawiskami i pamiętamy zdjęcie takie, jak się Breżniew z Honeckerem w usta całowali. To teraz pan to porównał, no. Jeszcze do tego dojdzie. No, oni byli bardzo otwarci wtedy w swoich stosunkach, ci dwaj. To prawda. Powiem tak, więc myślę, że teraz może do tego nie dojść, chociaż kto wie, ponieważ nastąpiła zmiana miejsc i Polska od powiedzmy połowy września, czyli nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, no nagle zaczęła zmieniać ton. Nagle się okazuje, że ogłosiliśmy, że po 15 września nakładamy dalej embargo na produkty rolne z Ukrainy
i że my będziemy pilnowali naszych interesów i że będziemy patrzyli na to, czy to Polsce służy, czy nie. Na co Ukraina się oburzyła, ponieważ to Polska nałożyła to embargo razem z Węgrami, Słowacją, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom z Unią Europejską i ogłosiła, że ona też będzie, jak my tak, to oni tak. I w związku z tym pozwali nas do Światowej Organizacji Handlu, do WTO i zamierzają nałożyć z kolei embargo na produkty, na warzywa i na inne produkty rolne z Polski. No i robi się coraz ostrzej, padają coraz mocniejsze słowa. Politycy PiS-u mówią, że to bezczelność, że tak nie wolno postępować. Ukraina mówi, że Polska zachowuje się jak Rosja, że ona nie wspiera. A mnie tylko się przypominają nawet tuż przed naszym programem, tak sobie zerknąłem, można to znaleźć w internecie. Państwa zachęcam, żeby Państwo zobaczyli, jak wyglądała wcześniejsza polska retoryka w tej sprawie. Czyli powiedzmy od początku wojny, od lutego 2022, aż do maja tego roku, do maja, Polska bez przerwy, mówię tutaj przede wszystkim w wypowiedziach premiera i prezydenta, ale premiera też jednoznaczne wypowiedzi mówiące o tym, że Polska jest całkowicie za natychmiastowym, najszybszym wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. A teraz nagle Polska sobie przypomniała, że jakieś warunki są, a że może nam się to nie opłaca. No, jak mówię, całkowita zmiana miejsc. Co pan o tym sądzi? No, chciałbym, żeby ludzie oglądali stare nasze filmy. Kiedy zachęcamy. Obaj byliśmy onucami zamówienie tego, co dzisiaj mówi PiS, że to nam się wcale nie opłaca, gdyby ogromne latyfundia, ogromne obszary ziemskie weszły do Unii. To nie chodzi o Ukrainę, tylko po prostu o matematykę i statystykę. Są dopłaty rolne w Unii i w związku z tym, jeżeli na rynku unijnym człowiek chce konkurować, no to jest zmuszony brać dopłaty, bo jak ich nie weźmie, to jego produkty będą miały naturalną cenę rynkową, no ale bez dotacji on ich nie sprzeda po naturalnej rynkowej cenie w sytuacji, gdy wszyscy inni dostali dotacje, bo im się opłaca, część pieniędzy dostali nie od klienta, tylko z dotacji, więc mogą sprzedawać za nominalnie taniej. Te wszystkie produkty kosztowały z grubsza tyle samo, ale jak jednemu rząd płaci część ceny, którą on by chciał wziąć, połowę za marchewkę my ci damy, a resztę bierz od klienta. To będzie klient zadowolony, że tak tanio kupuje. No na tym polegają dotacje rolne. No i jeżeli pula tych dotacji jest ograniczona, Ukraina po wejściu przez wiele lat nie będzie płaciła do Unii żadnych składek, bo dopiero się rozwija i tak dalej. To co Polska na początku się chwaliła, że dostajemy kupę forsy z Unii, natomiast bardzo mało wpłacamy albo nic, bo jesteśmy w stadium początkowego rozwoju. No to Ukraina też będzie miała takie stadium i dostaną dotacje rolne z tej samej puli pieniędzy, która jest teraz. Ta pula się nie powiększy. No ale oni mają strasznie dużo ziemi. Nie liczyłem ostatnio, ale coś mi się w starej mojej głowie telepie klepka taka, że Ukraina ma więcej ziemi rolniczej niż cała reszta Unii Europejskiej. To niech jakiś słuchacz sprawdzi. Może nie dokładnie tyle, ale mają strasznie dużo tej ziemi. Spichlerz świata, przecież o nich nawet PiS mówił, a PiS się nie myli nigdy. I teraz, jeżeli taka masa ziemi zostanie wsunięta pod ten parasol dotacji, no to dotacje trzeba rozsmarować na większym kawałku ziemi, pokazuję i objaśniam. Czyli dotacje dla polskich rolników muszą spaść, żeby było z czego rozsmarować trochę tych dotacji na Ukrainie. No więc nam się nie opłaca z powodów statystycznych, to nie w ogóle nie o wojnę chodzi. I za takie gadanie można było zostać onucą bardzo szybko i to PiS rozdawał onuce ruskie, czyli mieli całą walizkę i rozdali Lisickiemu, rozdali, ja dostałem 4 od PiS-u i takie używane, dobrze? Natomiast w tej chwili PiS sam sobie zarzuca te onuce. Powinien pan założyć teraz. No tak, ale to by się włączyły wszystkie alarmy przeciwpożarowe oraz inne, gdybym wyjął. Teraz. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Teraz to myślę, że możemy je przekazać PiS-owi, no bo to oni teraz powinni w nich paradować, bo wpadli we własną pułapkę, najkrócej mówiąc. No, to znaczy, to jest właśnie dramat polityki bezalternatywnej. To znaczy, kiedy politykę uprawia się w ten sposób, że jest zawsze tylko albo, jest polityka zero-jedynkowa i obstawia się bez przerwy tylko jedną kartę. I nagle się okazuje, że sytuacja się zmienia. Zmienia się, a dlaczego się sytuacja zmienia? No, sytuacja się zmienia dlatego, bo się zbliżają wybory w Polsce. Jak będą wybory za pasem, to nagle polscy rolnicy patrzą o rany. No to my teraz zaraz zostaniemy bez pieniędzy, bo nas zaleje to zboże ukraińskie i wszystko się posypie. No to zaczynają się coraz bardziej wkurzać. Ja, elektorat się wkurza, no to politycy nagle patrzą, idą po rozum do głowy, to my wszystko zmieniamy, odkręcamy. I teraz mniej więcej tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, premier Morawiecki, który wcześniej mówił za każdym razem o bezwarunkowej, bezwzględnej pomocy, nagle mówi o oligarkach ukraińskich i o tym, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby wpuszczać zboża i dawać zarobić ukraińskim oligarchom, czyli posługuje się językiem, który to język przez kilkanaście miesięcy był piętnowany jako język onucowy, zdradziecki, szpiegowski, agenturalny i wszystkie możliwe złe moce się... No dobra, ale teraz już ten język nie jest, bo się wszystko zmieniło i tak dalej. Ale właśnie, ale pytanie brzmi tak, bo to jest najciekawsze dla mnie pytanie. Czy pan sądzi, że to się zmieniło do 15 października, czy się zmieniło na dłużej? No 15 października są wybory. Najpierw bym omówił to, jak te sprawy załatwić. Dobrze, bo to niech pan omawia. Dużo jest ciekawsze niż te właśnie rozważania i pyskówki wyborcze pośród tych wszystkich ryjów, które już znamy na pamięć. Oni nie chodzą po rozum do głowy, bo mają w głowie co innego, paździerze mają. Żeby mieli rozum, to by nie robili tych rzeczy już na początku, bo by rozumowo podeszli do zagadnienia i nie graliby na jedną kartę. Oni nie mają rozumu, oni mają emocje. To jest sekta emocjonalnie robiąca różne rzeczy. Wojna na Ukrainie to my nie myślimy, nie idziemy po rozum do głowy, tylko popieramy. A potem jak się skończy pożytek z popierania, to cała sekta leci w drugą stronę, to teraz będziemy mieli po dwie żony. To jest sekta. Nie idą po rozum do głowy. Natomiast rozumowo, co można zrobić w takiej sytuacji? Gdyby dzisiaj wpadła władza w moje ręce, to bym nie wziął, no ale... No Boże, o, aż się boję myśleć. No dobrze, ale jak sobie poradzić ze zjawiskiem? Otóż te państwa, które nałożyły embargo na zboże ukraińskie, w ogóle nigdy nie powinny używać słowa embargo, bo ono się bardzo źle kojarzy w sytuacji, kiedy ktoś jest pokrzywdzony i bity przez Putina i my jeszcze mu embargo dokładamy. No to niedobre słowo i w dodatku ono jest nieprawdziwe. My przywracamy przepisy unijne, które były, są i powinny nadal obowiązywać na wszystkich granicach. Unia to jest związek pewnych krajów obróconych twarzą do siebie, a plecami do innych. I Unia Europejska na razie jest odwrócona plecami do Ukrainy, ma granicę z Ukrainą, która to granica powoduje, że po ukraińskiej stronie są inne normy albo nie ma żadnych i na wjazd czegokolwiek z Ukrainy na terytorium Unii są zasady i cła. I teraz to nie jest embargo, tylko Unia ma swój teren i swoje normy i nie wpuszcza na swój teren pewnych towarów, albo wpuszcza je za darmo z cłem, albo mówi, muszą spełniać pewną normę, albo je wpuszcza w zaplombowanych wagonach, bo chce zarobić na tranzycie, ale zaplombowany wagon oznacza, nie wpuszczamy ich na swój rynek. Rynek Unii Europejskiej był zamknięty dla Ukrainy przed wojną, bo nie była członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym to nie jest embargo. Embargo się wprowadza, gdy rynek był otwarty i teraz od ciebie nie kupujemy. Nie był otwarty. Po drugie, co zrobić ze Światową Organizacją Handlu? Wiemy, kiedy Ukraina chce nas tam podać do sądu u nich. To wystarczy dzień wcześniej się wypisać. I można się nawet potem zapisać dwa dni później, bo prawo nie działa wstecz. Czyli jeżeli oni złożą wniosek, gdy my nie jesteśmy członkiem tej organizacji, to mogą nam skoczyć z balkonu. No dobrze, no to rozumiem, że już pan swoje rady przekazał rządzącym, jak wyjść z tej sytuacji.
Ale ja mam w takim razie jeszcze, bo ja chcę wrócić do tego, bo ja wiem, że to jest takie pytanie, na które nie będzie można znaleźć teraz takiej prostej odpowiedzi. Ale co panu podpowiada intuicja, jeśli tak powiem? Czy uważa pan, że ta zmiana retoryki, ta zmiana postępowania to jest coś trwałego? Krótko mówiąc, czy no nasz rząd znowu zaczął reprezentować interesy polskie? Czy to jest tylko taki wybieg wyborczy, bo PiS się zorientował, że za dużo wyborców mu odpływa do Konfederacji, bo to Konfederacja podnosiła przedtem bardzo mocno problem ukraiński i tego, że Polska się za bardzo zaangażowała i zbyt łatwo. No i ponieważ no, PiS ma nieporównywalnie większe przełożenie medialne, no, dysponując wsparcie w mediach publicznych, no to ten zwrot oznacza, że odzyskają przynajmniej część tego elektoratu, wygrają wybory, ale po 15 października wrócą do swojej starej śpiewki, swojego starego działania. Co pan sądzi? Ja sądzę, że ponieważ to jest sekta, to nie będzie żadnego wracania, bo oni jak rybka Gupik pamiętają 3 sekundy swojego życiorysu. W ogóle jest nieistotne, co mówił Morawiecki w czasie pandemii o maskach i szczepionkach. Dla niego się liczą ostatnie 3 sekundy tego, co mówi dzisiaj. W sprawie Ukrainy podobnie. To jest sekta, działa emocjonalnie, więc żeby stwierdzić, co sekta zrobi za tydzień, to trzeba by wiedzieć, co się zdarzy za tydzień i oni znowu emocjonalnie zareagują. Nie rozumowo, nie na spokojnie. Od władzy oczekujemy, że nawet jak nam bomba spadła na kanapę, to władza czy komandos nie traci zimnej krwi, tylko najpierw patrzy na tę bombę, czy ona wybuchnie, czy nie wybuchnie. Co się bardziej opłaca, zakryć własnym ciałem, czy wyrzucić przez okno, gdzie tam ludzie chodzą. Tego spokoju w ocenie sytuacji nawet najbardziej gorącej oczekujemy od władzy. A ta władza, którą mamy, te gęby ciągle te same, one reagują emocjami na każdy nowy bodziec. Więc no dobrze, jak przyjdzie nowy bodziec, to nie będą się odnosić do bodźców poprzednich i do swoich zachowań poprzednich. Ale to w takim razie, pan mówi o sekcie, o tym, że oni reagują tak emocjonalnie. Problem moim zdaniem polega na tym, że w ten sposób to można było opisać całą polską politykę. Tak. Bo to nie jest tylko problem władzy albo partii rządzącej, tylko również opozycji. To znaczy, gdyby próbować znaleźć głosy sensowne, czyli takie, które mówiły, zanim coś zrobimy, to zastanówmy się nad konsekwencjami, nad tym, jak to będzie, jakie efekty przyniesie i tak dalej, to takie głosy naprawdę bardzo trudno spotkać, ponieważ jedni drugich mucą ile wlezie propagandą. No tak, no emocjonalne zachowania prezentował Tusek, który się przytulał do Putina albo chciał z nim sobie na pomoście pogadać w Sopocie, żeby było ogólnie przyjemnie. No emocja gra, żeby przyjemnie było. Żeby coś fajnego zrobić, to pomóżmy Ukrainie, otwórzmy granice, dajmy PESEL-e, wpuśćmy do polskich szkół, już są przepełnione, będą jeszcze bardziej przepełnione, ale będziemy pomagali. Emocjonalne zachowania, kompletnie irracjonalne, tam rozum nie działa. Wspomniał pan o COVID-zie, to jest też dobry przykład, ponieważ ja się całkowicie zgadzam z tą oceną nieracjonalności zachowania premiera i rządzących, no ale też doskonale pamiętam, że jednym z ważnych czynników tego szaleństwa rządowego było nie mniejsze szaleństwo opozycyjne, ponieważ to opozycja bez przerwy krzyczała więcej zakazów, więcej maseczek, więcej szczepionek, szybciej, mocniej, ostrzej. To znaczy, niestety wart pac pałaca w tym przypadku. No i dlatego ciągle mówię wszyscy wolni i to wszyscy się coraz większe robi, bo tam coraz więcej do sekty należy. Nowe partie się pojawia, wszyscy wolni od razu. To jest kłopot tego systemu, który mamy. Otóż do polityki postaci wybitne nie idą. Myśliciele wybitni nie idą. Komandosi spokojni i skuteczni nie pójdą. Oni wszyscy są gdzie indziej, więc jak pan mówi, że pan szuka jakiegoś jednego roztropnego, który się rozumem posłuży, to strasznie trudno go znaleźć, bo on trafił do polityki przypadkiem i prawdopodobnie chce szybko uciec. No dobrze, to w takim razie będziemy szukali go później. Na razie żeśmy tego rozsądnego nie znaleźli, a to, co żeśmy znaleźli, to żeśmy opisali. Dziękuję panu. I ja panu dziękuję za resztę.